Także cześć, cześć, witajcie. Z tej strony Patryk Kośik. No, część osób pewnie, znaczy jedna osoba tam w komentarzach zapytała się, jak podmieniać tutaj klasyfikację generalną w mojej karierze. Także no, zrobię o tym poradnik. W sumie mogę w każdym odcinku co nieco o tym przybliżyć. Wchodzimy oczywiście w ten folder. Kiedy już mamy odpalone, to takie coś nam się pojawia. Więc odpalmy sobie w ogóle te wyniki. Na przykład wyniki Pucharu Świata. Albo lepiej, żeby to było na wynikach FIS Cupu. Także jesteśmy w tych wynikach. I mamy tutaj FIS Cup. Jak to wszystko podmieniać? Bo ktoś się o to zapytał w komentarzach. Odmieniamy to w następujący sposób. Więc tak, musiałem sobie trochę przyznać. Odpalamy ten folder. Tutaj wam go pokażę, widać go. No, zapewne go widać. Troszkę go tak ułożę. No i co nas interesuje? No na pewno nie indeks. No indeks na razie nam jest niepotrzebny. Weźmy te wyniki FC, czyli FIS Cupu. Otwórz za pomocą, pamiętajcie. Muszę troszkę wyżej dać. Otwórz za pomocą, pamiętajcie, za pomocą notatnika. Albo Notepad C, Notepad. Nie wiem, jakieś tam programy do programowania w języku HTML najczęściej. Odpalamy. Czyli mamy wyniki FC. Tak musimy tutaj wpisać. Wyniki z małej, dużymi FC, bo FIS Cup. I teraz tak, co robimy? Ja proponuję. Mamy tutaj otwarty dalej DC od kariera. Odpalić sobie Excela. Znaczy, ja nie mam Excela, ale to jest jakikolwiek program przypominający Excela. I tutaj zbierać sobie tą general. Kurczę. Muszę to pomniejszyć, bo to jest za duże. Nie widzicie. I tutaj zbierać sobie tą generalkę. I co robimy? Ja to pokażę na przykładzie innego dokumentu, bo tutaj to będzie mi potrzebne. Więc zaznaczamy sobie na przykład. No. Najlepiej całą generalkę, czyli później jeszcze następne miejsca. Tak, tutaj mamy powiadomienie wyskoczyło. I mamy narzędzie wycinanie. Które, no tam jak kliknęliśmy w to powiadomienie. Próbuję to pomniejszyć, żebyście widzieli. Bo nie chcę wam pokazać całego pulpitu, no trochę niezbyt to by było. Mamy tutaj narzędzie wycinanie, klikamy zapisz. Kliknęliśmy zapisz i teraz tak. Mamy kariera, pliki. Ja to nazwę wyniki PS PNG, wyniki PS PNG i teraz robimy zapisz, mamy to zapisane, porysowałem, zamykamy, pamiętaj, żeby to generalkę sobie robić w Excelu albo w programie Excelu podobnym i teraz odpalamy sobie wyniki, w moim przypadku wyniki PS, żeby wam to pokazać, za pomocą notatnika tam odpalamy to. I w tym miejscu, troszkę to pomniejszę, mamy notatnik i tu piszemy, jak mamy pliki, slash i dajemy nazwę pliku, czyli wyniki ps.png. Zaraz wam pokażę, że to zadziała. Więc wchodzimy sobie w te wyniki ps, jeśli już tam zapisaliśmy ten notatnik, no ja go zapisałem. I teraz tak, klikam Puchar Świata, znaczy jesteśmy tutaj, ale musimy cofnąć się wyniki. I nasze wyniki się tutaj pojawiają. Pamiętajcie, żeby wszystkie nawiasy, wszystkie znaki w odpowiednim miejscu dać. Bo jeżeli się o jakiś tam centymetr przesunie, to różnie z tym HTML-em bywa. No i może to nie zadziałać. Więc dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie, mogę też rozpocząć poradniki do innych części tej kariery. I do widzenia i trzymajcie się. Cześć!